Bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny live-on-wall odcinek z gry Fishing Planet. Dawno nie było, ale kiedyś już była. Zachęcam do udzielania odpowiedzi na ankiecie, która jest aktualnie na transmisji na żywo, gdzie Państwo wolą oglądać transmisję, czy na YouTubie, czy na Twitchu, a my przechodzimy sobie ładnie do gry. Włączymy sobie jakąś muzyczkę, co by brzdękała w tle. Troszkę za głośno brzdęka w tym tle. O, fajnie. I jesteśmy na przystani rybackiej. Leśniej. Super. Więc idziemy sobie na rybki. Dzisiaj taka spokojna transmisja. Tam są jacyś ludzie. Jesteśmy tutaj. Rak przynęty, 2, 3. Zarzucia, jak tu było. Padem zwiększamy hamulec, zmniejszamy. Podbierać spacja. PO. Ale my tu gdzieś powinniśmy mieć ekwipunek. Dobrze, ale mi się kiedyś tutaj wydaje. Ale my tutaj mozaiki nie potrzebujemy. Uwaga, ryby, dobra. Mamy nawet jakieś ryby, widzicie? Jakoś tutaj szło zostawić... Może to pod wzorem było? Nie. No właśnie. Podpórka na wędki, właśnie, 9. O, widzicie? O to chodziło, o to chodziło. Na gruntowy wypadało gdzieś tam pod tą trzcinkę rzucić. Na grunt chleb z miodem? Może i być chleb z miodem chyba, nie? Aha. Dobrze.
No dobrze, to tam mamy sobie zarzucone, pięknie, ładnie. A my bierzemy sobie czerwone robaczki. Okej, rzućmy sobie tutaj. Fajnie jeszcze, że mamy grunt odpowiednio ustawiony. Abym dał może tutaj stówkę. Rzucił może gdzieś tutaj na otwartą przestrzeń. Patrzmy, czy coś z tego będzie. No może i może być. Zobaczymy. Irytuje mnie tylko to słońce, takie przebłyski dziwne ma. Dobra, dalej bierz. Ciągnijmy. Nie pozwolmy rybce uciec. Czy jednak coś na ten chleb z miodem łapie? Idziemy. A nie da się ciągnąć i patrzeć w pomoc, niestety. Zapomniałem, pod którym był podbieracz, ale my chyba i tak nie mamy. Druga wędka też nam wariuje, spławikowa. Jakaś duża ryba chyba wzięła. Więc już dwóch ryb na raz się nie da wyciągać, nie? To ty nie powiesz, że przegapiłem branie, ale to ta by mi uciekła, nie? Trzeba wybrać coś. Chodź tutaj. No chodź. Chodź, zmęcz się kiedyś, a nie. Szkoda, że do wody nie można wejść. Osiem metrów, no chodź, już jesteś coraz bliżej, no. Daj na początku dobrze szła, a teraz jakoś się zatrzymała. Nie, nie, aż tak to nie luzuj jej. Dawno by nam się żółci poplątały. Oczywiście tamtą by trzeba było wpierw zwinąć, ale... Ja chciałem stracić brania. Całe szczęście w grze się nie da. Oczywiście najsłabszym ogniwem jest kołowrotoć z tego co widzę, chodź tu.
Młody karpik. 58. Trzymujemy. Wybieramy sobie nagrody karpiowego mistrza. Odłóż. To niestety musimy sobie zwinąć. Już nic na nią nie weźmie. Rzućmy sobie jeszcze raz w to samo miejsce i poczekajmy. Co ty robisz? No dawaj, dawaj. Chodź tu. Dobrze idzie. Tu jest coś małego. No zawsze. Zawsze coś. Krąb. 23. W sumie na to samo wyjdzie. Zatrzymajmy. Floracja. Leśna willa. 1. Wspaniała robota. Super. A rzućmy pod tamtą trzcinkę. No to to to. Ostawmy. I zarzućmy sobie. Ładnie. Chwila ciszy, brania się uspokoiły. Jest, drodzy Państwo, ja bym może stamtąd zamiast tam. Poszedł tutaj, o. Pod tą trzcinkę jednak, o. Tu jest fajniej. I czekamy. Aż może coś weźmie nam na spławiczkę. Lekko tamtą wędeczkę w inne miejsce zarzuciłem i już nie ma wrenia. Tam było trochę lepiej. Aha. Tyle co by z tego było. Dajemy. Chwila ciszy była, ale trzeba ciągać. To nie ma mocy w ogóle. Taka rybka to... Karaś srebrzysty. Trzymaj zawsze jakieś pieniążki. Jakby było 150, to się nam chociaż zwróci za...
wstęp tutaj. Ile tam mamy? Pokażę mi. Nic nie to. Aha. Świetnie. Gdzie mi tu pan lecisz? Chciałem sobie tam rzucić, ale już mu nie będziemy tam pod nogi rzucać, nie? My rzucimy tu pod trzcinkę. I oczekujmy. Pod tym mostkiem chyba też dobrze brały, już nie pamiętam, jak to się robiło. Kiedyś były tutaj jakieś myczki na to, gdzie najlepiej ryby biorą. O, już coś tu fajnie się zaczyna dziać z tym spławiczkiem. Ktoś jest zainteresowany nim. Ktoś już się skończyło zainteresowanie. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Chodź tu. O, matko. Ej, nie. Uważaj, uważaj, żem przesadził. Teraz dużo procentów z kołowrotka mi się straciło. Oj, nieładnie, nieładnie. Czemu go tutaj troszkę przyciągnął zbyt mocno. Chciała uciekać, a ej, nie chciałem pozwolić. Trzeba było jej trochę popuścić, ale też pamiętajmy, że mamy 48 metrów tutaj żyłki. Chciałem pójść tam troszkę do niej. To mi chyba nic nie da, nie, nie. To czy ja tam pójdę do niej, czy też i nie, to tak nie za bardzo. No ona musi tutaj do mnie przyjść. O, pluska się, pluska. Jeszcze ma siłę i energię.
No, chyba się opłacało zrezygnować z tego, co było tam na spławiczku. Będzie nowy kołowrotek też kupić jakoś w przyszłości. Na początku to się mocno ciągnęła, a tutaj widzę, że już tak pomału jej się nie chce. Chodź. Ta wędka mocna jest, no mówię, tylko ten kołowrotek to jest jej takie najsłabsze ogniwo. Póki co. No chodź. Sześć. No chodź, chodź, chodź. Sześć. No już praktycznie jesteś. No. Młody karpik. Ładnie. Zatrzymaj. Trzymaj, zatrzymaj. Dobrze, ale to już... Zaczniemy drugi odcinek z tej serii. Oczywiście transmisja dalej ta sama.